Dobra. Punkty, punkty, punkty! Tak, szturmowca chciałam iść, to możemy sobie wziąć tego szturmowca do końca. Prawie. Co my tu mamy, Liaro? A ja z tego zastoju w ogóle nie korzystam swoją drogą. Ta pierwsza pomoc. Możliwości leczenia oddziału. Dobra, weźmy ci to. To może teraz w redukcji w elektronikę. Komputery uszkodzone. Jezu, co tu jeszcze mam? Aha, ataki najemników gdzieś. To dużo gier za mało czasu, no dokładnie. Mirek. Znalazłem jakiś dziwny custom. Okej. Dobrze. Dobra, opuszczamy się, żeby nie powiedzieć, że się spuszczamy. I weszliśmy tu sami. Rdzeń pamięci. Wygląda na to, że rdzeń nie działa. Możesz spróbować ręcznie zrekonfigurować bazę danych lub użyć omniżelu, by naprawić uszkodzone systemy. Właśnie i tutaj... Aha, ja myślałam, że do tego potrzeba 200 omniżelu. Ale właśnie... właśnie dlatego chciałam mieć więcej omniżelu, żeby to ominąć, bo ta zagadka jest trochę trudna. W sensie... Tak przynajmniej z tego, co pamiętam, to jakoś nie umiałam jej za bardzo garnąć. Smarować żelem. Możemy spróbować, żebym wam pokazała, jak to działa. Rdzeń pamięci 1 uszkodzony. Przenieś moduły do rdzenia 2 lub 3, żeby reaktywowały przycisk, naciśnij przycisk wyłącz. Ogólnie chodzi o to, że jakby to jest zupełnie inne hakowanie niż mieliśmy wcześniej. To jest trochę skomplikowane, w sensie to jest jak przenoszenie rzeczy chyba z jednej piramidy na drugą, aczkolwiek nie wiem. Chociaż nie. Nie wiem. Nie mam pojęcia, na czym to polega. Bo tu trzeba przenosić te... Jak w piramidzie. Nie wiem, czy kojarzycie taką piramidę. Ta zagadka była inspirowana wieżą Hanoi. O, właśnie, Legio. To właśnie miałam na myśli. Zabijcie to, zanim się rozmnoży. No, to jest straszne, w sensie... Ja już rozwiązywałam taką zagadkę ostatnio w tym. Gdzieś... O matko, no i tego nie przeniesiemy. Gdzieś w... Boże, podróży do wnętrza Ziemi. Się okaże, że to rozwiąże zaraz. Tylko nie wiem za bardzo... Gdzie ja mam to przenieść? O! Jednak rozwiązałam! Coś tam zrobiłam! Że próbujesz przywrócić ośrodek do działania. Trochę się nie spodziewałam, że mi się to uda. Dziękuję, szefie, witam. Nie wiem, co to za ta wieża Hanoi. Znaczy, chodzi o to, że żeby przekładać fragmenty wieży z jednej strony na drugą. Z tym, że nie może być tak, że mały fragment utrzymuje duży fragment. W sensie, jeżeli przeniesiecie mały fragment, to nie można na nim dać dużego. Tylko zawsze musi być na odwrót. Tak jak wiecie, w piramidzie. Dziękuję bardzo.
No i chodzi o to, żeby przenieść je, najczęściej chodzi o to, żeby przenieść je z początkowej wieży, z pierwszej po lewej na ostatnią po prawej, z tym, że tutaj to wyglądało tak, że wystarczyło chyba na ten drugi przenieść, żeby to zadziałało. Ale no pierwszy raz zrobiłam tą zagadkę, bo nigdy jej nie rozumiałam w ogóle. A dopiero niedawno, jak robiłam te zagadki z podróży do wnętrza Ziemi, to jakoś tak teraz mi się skojarzyło, jak to powinno wyglądać. Dwa lub trzy, o no. Już jest skomplikowanie. Znaczy, trochę tak, ale jak już się to pojmie, to już nie jest takie skomplikowane. Leciała solucja. Ojej. I zaoszczędziłam omniżel, co ja teraz z tym zrobię? Matko. No dobra, jesteś w UI? Jesteś wirtualną inteligencją, która kieruje tym miejscem? Ten system zaprogramowano tak, by reagował na imię Myra. Mogę spytać, jak ty się nazywasz? Komandor Shepard. Pracuję dla Biura Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Proszę chwilę zaczekać. Potwierdzono upoważnienie Rady. O, wow. Masz bezpieczny dostęp do wszystkich systemów. Do wszystkich Zauważ, systemów. Że pytania dotyczące firmowych tajemnic Zostaw wymagają sobie na prawa mako. Dostępu w sumie racja sama. Takie zezwolenie posiadają tylko członkowie zarządu Binary Helix. Oczywiście. I masz dostęp do wszystkiego oprócz... ...każdego interfejsu holograficznego w obrębie szczytu 15. A, Kitrej może się przyda. Dasz Kajdanowi w prezencie, okej? Muszę odszukać matkę Benezję. Pani Benezja pojechała kolejką do laboratoriów pomocniczych stacji szczelinowej. Alarm. Trasa kolejowa wyłączona z użytkowania. Przedstaw raport uszkodzeń. Proszę chwilę zaczekać. Trwa diagnostyka. To chyba trochę Awaria potrwa. Krytyczna. Główny reaktor wyłączony zgodnie z procedurą izolacyjną. Wymagane ponowne ręczne uruchomienie. Awaria krytyczna. Połączenie kablowe przerwane. Składy kolei osobowej wyłączone. Koniec raportu. Czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące tak stanu systemu? Główny reaktor. Wiesz, dlaczego wyłączono główny reaktor? Przykro mi. Ale ona jest tu biała w ogóle. Byłam wtedy odłączona od sieci. Ma białą twarz. Procedury zakładają takie postępowanie w przypadku awarii systemów lub ryzyka zakażenia pracowników. O nie, Sefa. Dyrektywy awaryjne zakładają, że surowy klimat zlikwiduje zagrożenie biologiczne. Pozostaje jednak zagrożenie mechaniczne. Wyłącz no ogrzewanie i miej nadzieję, że mróz załatwi to, co wypuściłaś na wolność. W ogóle to jest ciekawe, bo ja tu zjechałam sama chyba, a oni się nagle tajemniczo tu pojawili? Czy o co chodzi? Nie rozumiem. Co trzeba zrobić, by włączyć zasilanie? Zawór paliwowy Helu 3 musi zostać otwarty. Można to zrobić dzięki konsoli kontrolującej właściwe połączenie reaktora. Dobra, a te kablowe? Te łącza kablowe. Co to właściwie jest? Łącza kablowe służą komunikacji między ośrodkami na szczycie 15. Umożliwiają załodze zdalny dostęp do moich baz danych w obrębie systemu. Po implementacji protokołów awaryjnych w ultralabach połączenie zostało natychmiast przerwane. Świetnie. Jak to naprawić? Jak mogę naprawić łącza kablowe? Łącza kablowe są zaprojektowane tak, by można je było ponownie podłączyć. Router łącz kablowych znajduje się na dachu pomieszczenia. Czyli wyłącz i włącz. Trzeba aktywować kontrolę systemu, a router załączy się automatycznie. Co się tutaj stało? Zadaj konkretne pytanie. O matko. Podryw na miarę ME. Hej maleńka, dasz mi dostęp do swojej bazy danych. Tak, urocze. Co się wydarzyło przed wyłączeniem? Alarm w obrębie ultralabów. Uwolniono czynniki skażające z pojemnika laboratoryjnego gamma. Wdrożono protokoły awaryjne. Faza druga alarmu. Naruszono pojemnik izolacyjny. Kolejka wyłączona. Połączenie kablowe z ultralabami przerwane. Faza trzecia alarmu. Czynniki skażające w tunelach. Rozpoczęto zamykanie oraz ewakuację stacji. Wysłano kod Omega. Ten kod Omega to tam dotarł w ogóle? No nie, nie wiem. Alarm miał fazę. Jakie rodzaje czynników skażających wydostały się na zewnątrz?
Przykro mi. Takie pytania wymagają prawa dostępu. Oczywiście. My je widzieliśmy, ale... Zezwolenie posiadają tylko członkowie zarządu. Ale nie mamy zezwolenia, żeby wiedzieć. Czy istoty, które spotkaliśmy, wydostały się z laboratoriów? Przykro mi. Tego typu pytania wymagają prawa dostępu uprzywilejowanego. Zezwolenie posiadają... Dlaczego zostałaś wyłączona? Mój program oraz dane, którymi dysponuję, zostają usuwane zawsze, gdy szczyt 15 jest poddawany kwarantannie. Klawiatura mi się odcisnęła na twarzy. O nie! Jednoczasonix! Boże, ale jak się czujesz? Może chociaż trochę lepiej? Po zaśnięciu. Zabiją cię, jeśli coś pójdzie nie tak? Aby móc mnie zabić, musiałabym żyć. Jestem zaledwie programem bazy danych. Dobra, raport o zniszczeniach już mamy. Możemy się wylogować. To wszystko na razie. Świeższy. Okej. Okay. Wyloguję cię. Aha, bo ja... Ostrzeżenie. Wjechałam na górę. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Dobra, myślę, że możemy tam pójść. Alarm. Rozłączony system kabli podziemnych. Teraz będzie nam cały czas pierniczyć przez wagony te głośniki. Kolei pasażerskiej straciły zasilanie. Wyjście na dach. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Wagony kolei pasażerskiej. Ja coś mam. Zasilanie. Aha, a co masz? Boże. Co tam masz? No to było niebezpiecznie trochę. Nie, wszyscy zablokowani. Małe robaczki atakują. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Hubble, Yara umarła. No tak, czego jej się spodziewałam. Alarm. Wyłączenie głównego reaktora. Wagon pasażerski straciły zasilanie. Jego mam mogła mnie zabić. Halo. Gdzie ja zapisywałam? O nie! Taniec rączek! A dobra, przed wejściem na górę. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Boże, ale ona mi teraz pierdzieliła, sakra. Rozłączono system kabli podziemnych. Zabójstwo dla Miry. Kolei pasażerskiej piw, paf, piw, paf, piw, paf. I tentakle, bo tentakle są razem z rakni, a rakni tam sobie łażą i szczują nas małymi robaczkami i tak obchodzą nas wszystkich i wchodzą mi na twarz. Nie! Nie! Dobra, muszę zamordować wszystkie rakni. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagamy wyjście na dach. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Tentakl zjadła, nie? Tak. Wagony kolei pasażerskiej straciły zasilanie. Yara, rzuć tam tą osobliwość. Błagam cię. No i Yara umiera, no ja nie wiem, no. Jeszcze tam jakiś został? Jeszcze. Ach, nie wiem, co tam. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagamy restart manualny. Alarm. Jeszcze tu coś zostało? Rozłączono system kabli podziemnych. Wagony kolei pasażerskiej straciły zasilanie. No.
Siri może się już zamknąć? Chyba nie. Musimy najpierw naprawić rzeczy. O, tutaj możemy ją otworzyć. WI aktywna. Jak mogę pomóc? Ja to co się tutaj stało? Zadaj konkretne pytanie. Nie, tutaj nie ma sensu, bo już gadaliśmy o wszystkim. Wylogujecie. Jest łatwa deszyfracja. O, jakiś pancerz dla Turianina. Podłącz kable, bla 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 bla. Ekwipunek. Nie, dla Garusa. Garus będzie modliszką! Liara oczywiście nie ma pancerza, bo po co? Ja też nie. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Czy ja coś tu mogę wymagany zrobić? Wymagany restart manualny. Dobra. Kable podziemne naprawione. Ale jest coś jeszcze? Chyba nie. Cześć, Adolek. Po co jej pancerz, jak i tak umiera? No właśnie dlatego umiera, no. Cieszy mnie to, że w tych czasach jest tyle różnych rodzajów komunikowania się. Można do kogoś napisać w jednym, na jednym portalu, odpiszeć mi wiadomość na innym. Zostawiłem dla Natalki wiadomość na Steamie, a opisała mi na Discordzie. To fajnie. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur. No, Adolek, ja bym się nie spodziewała niczego innego. W sensie, ja się nie interesuję za bardzo piłką nożną. Ale wiem, jak wygląda nasza reprezentacja i szczerze mówiąc, ja się dziwię, że ludzie w ogóle mają nadzieję, że to się zmieni. No, ale... trudno. Nie! Kolejne rakni! Kurde, bo my trochę umieramy. W sumie jak się możemy nowa uleczyć. Ale nie uleczyłam się z trucizny, ale lipa. Ja się dziwię, że coś wbiliśmy. No, też tak może być. W sensie zawsze nadzieja umiera ostatnia, ale... ale no. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur. Ja już się nigdy nie spodziewam czegoś. Wymagany restart. Dobra, kolejka i tak nie działa, więc musimy iść do tego miejsca jeszcze. Chcesz wiedzieć, jak wygląda polska reprezentacja, to i tak wiesz. No, bo po prostu tego się nie da uniknąć, że tak powiem, w internecie to krąży, nie? Z 20 strzałów 2 były w ogóle celne. Ojej. Nasza piłka jest jak Silent Hill. Co roku mam nadzieję, że Konami coś zrobi z tą serią, ale zawsze się zawodzę. O nie. No. Trochę tak jest. Jezu, kolejne windy. Matko jedyna. Ostrzeżenie. Wejście do głównego reaktora. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie, ostrzeżenie, zamknij dupę, no! Boże. Wymagany jest rozruch manualny. Wiem. Idę. Przecież. Jakieś zakłócenia są. Turianie nie lubią zimna, Shepard. Wspomniałem już o tym. Marudzisz. Nie! Oh no! Oh no! Oberwałam! Oberwałam! Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny.
super. Jarus, idź przodem. A to z Garus, sorry. A weź pomyśliwaj tego zastoju, bo to też jest... Chyba, że w zastoju to ja go nie mogę zabić. Nie rozumiem nigdy działania tego zastoju. Nigdy. Nie rozumiem, jak to ma działać. Za zastój jest też osiągnięcie. Może się odblokować tam. Myślę, że dosyć Siri. Nie wiem, dziwne wrażenie, że Turianie nie lubią zimna. Serio? Aha, bo tu są rzeczy. Wywody paliwowe zostały przerwane. A, tam jest koleś, który chce nas zamordować. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. To jest. Przewody paliwowe naprawione. Udało ci się ukończyć naprawę na szczycie 15. Jej! Ale Garus delikatnie ci wypomina, że za cienko go ubrałaś, dlatego marznie mu brzusz. Ale ma super modliszkę, ma! No! Głupek. A co tu jest na górze? Tu można na górę jeszcze wejść. Normalnie super, trzeba było po prostu tu wejść i kliknąć przycisk, żeby coś naprawić, nie? O, tu są skarby! Skarby są... A tu? Też są skarby! Aha, i on stąd do mnie strzelał. Im prędzej wyniesiemy się z tego zamarzniętego świata... Boże, nie macie innych tekstów. Naprawdę. Zero pomyślunku. Tego, że super wygląda jak mój sim. Ale go chroni, nie umiera już tak często. Nieważne, że mu zimno. Aha, bo to jest terminal Miry, nieważne, nie warto z nią gadać już. Przynajmniej zamknęła dupę. No dawać mi tą windę. Jak czaimy drużynę, jest zimno. Trzeba wytrzymać. A nie. Się pieścić. Ale ładny lód w ogóle, ładnie ten lód wygląda za oknem. Spoko, to zrobili. No nie, znowu! Znowu one! Może jeszcze... Aha, ta krata wyszła w ogóle z tego. Liaro, jesteś potężna. Trzeba twardym być, nie miętkim. No. Tak, pieszczenie będzie później z kajdanem. Idziemy do kolejki. Wejście do centrum odkażania i tranzytu. Ostrzeżenie. Czynnik skażający w komorze odkażającej. O, matko. Wejście do kolejek pasażerskich nie jest zalecane. Oj, tam marudzicie. Dawać mi te skażone rzeczy.
Dobra, czekajcie, bo musimy... O matko, ile tego się znowu śmiecia zbiera tutaj, to jest po prostu kosmos dla mnie. Dobra, czy ja mam tu coś lepszego? Nie, bo moja broń jest najlepsza, więc w sumie nie ma co sprawdzać nawet. Ale liarza, może byśmy coś tu zmienili? Może jakiś lepszy... Uuu, jaki pistolet! Pistolet dostała! Pistolet, super. Pistolet i coś jeszcze chcesz, Liaro, ode mnie? Dygarus, co ty możesz używać? Bo już nie pamiętam. Karabiny i snajperki. O, ma tu jakiś karabin. O, naginata. To jakieś japońskie gunwo, albo pogromca, lepsze. Lepsze trochę. Tu nie masz nic, dobra. Zapiszmy. Nie bądź miętką fają. Jeszcze nie, precel zapytał tak potajemnie, bo wykorzystał sytuację, a nie mu potajemnie odpowiedziała tak, żeby tylko się zrozumieli, czy faktycznie było w kontekście gry. No właśnie, my jesteśmy grzeczni, nie to co trzeba. O, widzicie? Tam są. Damy radę otworzyć te drzwi. Może za nimi znajdziemy kolejkę do następnych podstacji. Tam są te skubańce. O, i to ktoś umarł. Grupa kontrolna na wolności. Ptank. Nie możemy uciec. Chodzą tunelami. Wybaczcie. Znikajcie stąd, póki można. Popełnił samobójstwo, bo był współodpowiedzialny? Pewnie uznał, że nie ma nadziei na przetrwanie, że łatwiej będzie popełnić samobójstwo. O, biedny Salarian. Japoński notys. Ale to wy jesteście w związku, nie ja. Przecież nikt nie wini was o ludzkie potrzeby. No ja tam nie wiem. Sebuś. Jeszcze małżeństwem nie jesteśmy. Tu jest Mira, ale czy ona nam coś powie? Nowego? Zaraz zobaczymy. Są jakieś nowe rzeczy. Mira. Odzyskano połączenie. Przetwarzanie danych. Alarm. Nie można połączyć się z pomieszczeniami laboratoriów. O co chodzi z czynnikami zakażającymi? Niebezpieczne czynniki biologiczne znajdują się w komorze odkażania kolejki. Stacja kolejki została szczelnie zamknięta. Przed wejściem zaleca się aktywację awaryjnych działek plazmowych. Będziemy małżeństwem, to się będzie działo dopiero, że Seba się chomikiem zasłoni. Jak mogę uruchomić oczyszczanie? Jak mogę włączyć system bezpieczeństwa? Aparatura sterująca znajduje się w punkcie kontrolnym obok komór odkażania. Alarm. System bezpieczeństwa chwilowo nie działa. Oczywiście, że nie działa. Jak naprawić system awaryjnego odkażania? W systemie kontroli pojawiła się usterka sprzętu. No, miłego wieczoru, optymista. Można ją usunąć bardzo. Na miejscu za pomocą Omni klucza. I tak, i w sumie... tutaj też miałam chyba raz czy dwa problem, bo tu trzeba zhakować to urządzenie obok i w oryginalnym Mass Effect'cie było tak, że zazwyczaj była tylko jedna próba do hakowania, a potem się już coś psuło i ja najczęściej otwierałam te drzwi po prostu, a jak się je otworzy, to trzeba te wszystkie rakni zabić. To wszystko na razie. W porządku. Wydaje mi się, że to tak było, ale nie jestem pewna na 100%. Aha, nie mogę tego... Czemu nie mogę tego zhakować? Aha! Właśnie, elektronika. Zbyt niski poziom umiejętności. Jakbyśmy mieli tu kogoś z wyższym poziomem umiejętności elektroniki, to oni by tutaj to ogarnęli.
Garus ma, ale mało. Naprawiać lub omijać zabezpieczenia. To jest ciekawe, że jakby deszyfracja i elektronika to są dwie różne rzeczy i do dwóch różnych rzeczy służą. Więc tak czy siak będziemy musieli po prostu otworzyć te drzwi. WI aktywna. Uzyskano połączenie z ośrodkami pomocniczymi. Jak mogę pomóc? O co chodzi z czym? Stacja kolejki została szczelnie zamknięta. Zignoruj. Otwieraj drzwi. Dobrze. Wyłączam zabezpieczenia. Można przechodzić. To wszystko na razie. W porządku. Wyloguję cię. Aha, bo tu jeszcze wylazło coś. Spoko. Tu jeszcze coś jest. Szepard leży. Aha! Dzięki! Ale gówno. Zapić? Boże, co wy robicie? Proszę się tam nie upijać. Są w pułapce. Damy radę otworzyć te... Grupa kontrolna na wolności. Odzyskano połączenie. Przed... O co chodzi? Stacja kolejki została szczelnie zamknięta. Zignoruj. Wyłączam zabezpieczenia. Można... W porządku. Wyloguję cię. Szepard leży pewnie w rowie. Fajnie była. Szepard leży, gdzie się opala, czy do niej chodzi. Cześć, brylek. Boże, Garus lata jak popierniczony. Serio, nie umiecie go załatwić. I teraz mam problem, bo jak ja tam pójdę, to umrę. Idźcie w cholerę. Idźcie tam, no. Już? Sakra po prostu z wami, ludzie. No bo Garus używa pistoletu zamiast karabinu. O nie, Garus! Jak to? Ale Jara zaczęła używać karabinu, no. A jesteście popierniczeni. Zdrowo. Believe I can fly. Boże. Kolejka! Będziemy jechać kolejką. Tu nie ma żadnych rzeczy. Skarbów? Nie ma skarbów. O, lód! Ładnie. Będziemy jechać kolejką. Opuszczamy stację centralną. Cel podróży? Stacja Szczelinowa. O matko. Docieramy do stacji szczelinowej Binary Helix. No, dawać. Dawać mnie tu. Otwierać. Nie! Kurde! Stacja centralna. Nie wiesz. Ale zjumałam po prostu. Nie mam pytań. Cię
po prostu dobrze sprawuje, no to uważam, że robi dobrą robotę, okej? Okay. Zbliżamy się do stacji centralnej szczytu 15. Nie chciałam tego kliknąć! Drugą stronę z powrotem. Centralną. Podróży, stacja szczelinowa. Dobra, już! Jezus. No, Seba się zakochał chyba. Docieramy do stacji szczelinowej Binary Helix. Czy mogę stąd wyjść? No. Okej, tam są zamknięte, więc możemy iść do łóżek. O, będziemy iść do łóżek teraz. Łóżka. Łóżka. Kolejne windy. O Boże, Seba. Szczęśliwie obdarzona przez ciebie sentymentową osobę. Proszę nie szczelać. Idziemy do łóżek. Przepraszam, nie mieliśmy pewności, kto jedzie wagonikiem. Czy one mogą kierować pociągiem? Czy te istoty potrafią obsługiwać urządzenia sterujące koleją? Nie wiem, cholera. I wolę nic nie zakładać. Posłuchaj, jesteś człowiekiem i to wystarczy, żebym cię nie zastrzelił. Kim dokładnie jesteś? Nazywam się Shepard. Jestem widmem. Cóż, uzbrojonemu koniowi nie zagląda się w zęby. W zeszłym tygodniu obcy opanowali ultralaby. Wydostał się tylko Han Olar, ale jest jakby nieobecny. On nie ma brwi w ogóle. Zanim zrozumieliśmy, co się dzieje, te paskudztwa wdrapywały się już na mój posterunek. Wtedy mieliśmy dużo więcej ludzi. Nie mam pojęcia, co to jest. Wiecie coś o nich? Nie jestem ksenobiologiem. Są szybkie, okrutne i jest ich cholernie dużo. Rada nadzorcza przysłała tutaj Asari, żeby posprzątała ten bałagan. Wczoraj poszła do ultralabów i słuch o niej zaginął. Matka Benezja, to nie już nas ciągnie do łóżka. No. Jak mogłaś nam to zrobić? Zaraz będziemy cały czas widzieć ten brak brzmi. Przepraszam, Seba. Nie pozwolę, by zginął ktokolwiek z twoich ludzi. No to zostaje mi utrzymać się tutaj i chronić cywilów. Na zewnątrz kolejki jest rezerwowa winda. Uruchomicie ją tą kartą. Tak dostaniecie się do ultralabów. A ja jeśli do łóżka. Potrzebujecie pierwszej pomocy, nie, poszukajcie dr Cohen w stacji medycznej na dole. Nie wiem, co wy mi tu wciskacie. Proszę opowiedzieć mi o stacji szczelinowej. Nie wszystko mogę wam zdradzić. Co konkretnie chcecie wiedzieć? Proszę opowiedzieć mi o systemach obrony. Jesteśmy wystarczająco zabezpieczeni, byście nie musieli wężyć po kątach. Będę, ale jednak coś spieprzyliście, bo umarliście. No. Jestem pod wrażeniem. Odpierać ataki przez cały tydzień to niezły wyczyn. To miejsce ma zaostrzone środki bezpieczeństwa. Przydział do takich otrzymują tylko najlepsi. Ilość wieżyczek, alarmów i kamer zaskoczyła nawet mnie. Cały ten sprzęt można kontrolować z pokoju w centrum ośrodka, niedaleko laboratoriów do kwarantanny. Stamtąd jedna osoba może monitorować cały obiekt. Gdy padną pozostałe linie obrony, trzeba będzie schronić się tam i modlić, żeby systemy obronne dały radę. Okej. Jakie badania tutaj prowadzicie? Nie mam pojęcia. To nie mój problem, dopóki eksperymenty nie wyłażą i nie zabijają ludzi. Co możecie powiedzieć o obcych? Zapytajcie doktora Olara. Tylko on wydostał się z ultralabów. Jest też jedynym wolusem, który pozostał w ośrodku. No, jest wolusem. Będzie oddychanko pod tym łóżkiem chyba. Znaczy w łóżku, czy coś. Muszę wiedzieć więcej o sytuacji w ultralabach. Ośrodek jest pozbawiony zasilania. Żeby się czegoś dowiedzieć, trzeba wysłać zwiad windą. Ale nie zamierzam skazywać ludzi na pewną śmierć. Skąd przybyli obcy?
Z wnętrza ośrodka czy z zewnątrz? Chcecie wiedzieć, co myślę o takich laboratoriach? Istnieją tylko po to, żeby tworzyć cudowne wynalazki, które potem wyłażą i pożerają ludzi. To po co tu pracujesz, Jezu, Maruda? Powiedz mi coś o konstrukcji ultralabów. Zostały zbudowane wewnątrz jednego z najstarszych lodowców. Jest masywny i stabilny. Jeśli coś pójdzie nie tak, temperatura labów skoczy i utoną w masie lodu. Zwykle załoga dostaje się do laboratoriów kolejką ze stacji centralnej. Jest też szyb, który prowadzi tam bezpośrednio, ale używa się go tylko w nagłych wypadkach. Ej, słuchajcie, żołnierzu. Moi ludzie nie schodzą na dół. To samobójstwo. Już myślałam, że chcesz mi coś sprzedać. Się tak nachyla. O nie, Chasonix. Awaria to w ogóle nie wygląda na miejsce bezstresowe, bezstresowej, niegroźnej pracy. No. Boże, już zapomniałam, o co pytałam. Pytałam o te ultralaby, bo się przesunęło to. Muszę wiedzieć więcej o sytuacji w ultralabach. Ośrodek jest pozbawiony zasilania. Żeby się czegoś dowiedzieć, nie, trzeba wysłać zwiad windą. To ale pytałam. Nie zamierzam skazywać ludzi na pewną. Jest pan pewien, że matka wciąż jest w ultralabach? Skoro dotychczas tu nie wróciła, to pewnie tak. Albo umarła. Przechodziliście przez stację centralną, więc tam też jej nie ma. Jak trzymają się pańscy ludzie? Nieźle. Zaskoczyła nas pierwsza fala robactwa. Prawie się przedarły. Straciliśmy paru dobrych ludzi. Jest nas za mało. Radzimy sobie jakoś, wydłużając zmiany i korzystając ze Steamów. Nie podoba mi się to, ale nie widzę innego wyjścia. O nie. Oni są na sterydach. Mam dużo roboty. Tak, słyszałem, że... Robale! Do diabła! Zająć pozycje obronne! Robale atakują! Gdzie są? Tu. Robale atakują! Padło? Wszystko? Dzięki za pomoc. Co parę godzin z tuneli kolejki wyłazi kolejna grupa. Konta na Steamie. Ale i tak jest lepiej, od kiedy zablokowaliśmy szyb windy. Tak, mają konta na Steamie. Zostając ze Steamów, ciekawe, co grają. Nawet słodkie te robale tak majtają czułkami. Znaczy, one są słodkie, one potem będą słodkie, bo będą śpiewać u nas piosenkę. Czy coś. Ej, tutaj faktycznie powinniśmy zabrać Wrexa. Jest strasznie fajny dialog z Wrexem tutaj. Kurde, nie zabrałam Wrexa, no trudno. Życie jest brutalne. Zrobię wszystko, co będę mogła. Nie wiem, dlaczego kontynuują te bezowocne ataki na nasze umocnienia. Czasonix, może weź jakąś poduszkę. Powinny się nauczyć, że nie wsadza się drugi raz łapy do ognia. Czapeczki, laseczki. Zabiłbym za P204. Jedno naciśnięcie spustu. I mały korytarz. Bzyt! Gotowanych robali. Okej, okay. On chce bzykać. A ten drugi? Ten drugi nic nam nie powie. No dobra, to idziemy dalej w takim razie. O, bardzo dobrze, Chasonix. Wolałaś wziąć Garusa, któremu teraz zim, to i on cierpi, mogłaś wziąć Wrexa. Znaczy, wzięłam go tylko dlatego, że on ma tą deszyfrację, a ja nie mam. I problem jest taki, że byśmy nie mieli dostępu do szafek. Ale Jarę wzięłam, bo z nią musimy zrobić jeszcze osiągnięcie na 5 zadań i kwestia, że tu jest jej matka, więc też są ciekawe dialogi jakby z nią. I to jest problem, nie można wziąć wszystkich. Cześć, ludziska! Jak się macie? Z
skąd się wzięły? Były w laboratorium? Nigdy nie wchodziłam do zakazanych stref. Chyba nie wybieracie się do ultralabów. O. Jest jakaś alestia. Cierpienia młodego Garusa. Cześć, szalony lis. Hejo. Właśnie, może zrobilibyśmy jakąś przerwę, czy nie? Myślę, zrobić przerwę, czy nie? Nie, na razie nie.